Dzisiaj jestem na West Bandzie. Nie potrzebuję na razie ukazu. Nie pytajcie mnie, czemu nazywa się West Band. Jesteśmy na południu Szanghaju. West Band został mi przez znajomych, którzy lubią jeździć na desce albo longboardzie, polecony jako najlepsze miejsce na tego typu sprzęt. Znaczy, żeby tutaj przyjechać, przyjść i pojeździć sobie na tego typu sprzęcie. Rzeczywiście, to jest jedno z najlepszych miejsc w Szanghaju, tak żeby sobie przyjść z deską i pojeździć. I zresztą jedno z niewielu miejsc takich publicznych, w których dozwolona jest jazda na deskorolce. Z tyłu jest też taki duży skatepark. Podejrzewam, że jak będę jechać tak prosto w tamtą stronę, no to w końcu do niego dojadę. W ogóle taki pomysł. Mam longboard elektryczny firmy Mipo, chińskiej firmy zresztą, a właściwie to dwa. Dlaczego? No dlatego, że ktoś je po prostu sprzedawał. Jak się mieszka w takim mieście, w którym jest bardzo duża i taka rozwinięta, rozbudowana społeczność zagraniczniaków, obcokrajowców, którzy tu mieszkają, pracują, studiują, to bardzo często zdarza się tak, że ktoś po prostu wyjeżdża i na szybko sprzedaje cały swój dobytek. W większości za bezcen po prostu. I ktoś sprzedawał dwa takie longboardy za naprawdę niewielką kwotę. Mówię, ślij pan tutaj te longboardy do Szanghaju. Ja już będę wiedziała, co z nimi zrobić. Nie wiedziałam, co z nimi zrobić. To znaczy, jazda na tym wymaga pewnego rodzaju wprawy. I jestem właśnie dzisiaj na West Bandzie po to, żeby tej wprawy trochę nabrać. To nie tak, że ja wcześniej na tym nie jeździłam. Byłam już tutaj zresztą wcześniej na West Bandzie ze 2-3 tygodnie temu, ale wcześniej to była sobota. Dzisiaj jest piątek, nie ma tu prawie w ogóle ludzi, jest miejsce, żeby się po prostu nie zabić. A jeżeli mieszkacie w Chinach, to poza tym, że znajdziecie bardzo, bardzo tanie deski z drugiej ręki, mogą też zdarzyć się takie sytuacje, że na przykład nie będziecie mogli wejść na Facebooka albo na Instagram, bo te portale są w Chinach zablokowane i nie da się tak po prostu, wiecie, wpisać sobie www.facebook.com i to pójdzie, to nie pójdzie, pokaże, że strona jest niedostępna. Co więc można zrobić? Tutaj pojawia się sponsor tego odcinka. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, czyli dostawca usługi VPN. Czym jest więc taka usługa? Usługa VPN pozwala wam, tak w skrócie, zmienić adres IP na adres IP, który pochodzi z innego kraju. I będąc na przykład w Chinach, gdzie Facebook, Instagram, YouTube, to wszystko jest zablokowane, można zmienić sobie spokojnie IP na IP innego kraju i macie dostęp do tego wszystkiego bez problemu. Tak się dzieje, jak mieszkacie w Chinach, nie że tylko są tanie deski elektryczne, też nie da się wejść na Facebooka. Moja zdecydowanie ulubiona cecha Surfshark VPN, czyli akurat tego VPN-a, który jest sponsorem dzisiejszego filmu, jest to, że on działa. To znaczy, ja się zetknęłam akurat z tym VPN-em w lato, kiedy byłam najpierw na Hainanie, a potem, znaczy najpierw na wyspie Hainan, a potem w prowincji Yunnan. Jak się zmienia otoczenie tak gwałtownie, to znaczy co parę dni przeprowadza się z hotelu do hotelu, to te VPN-y potrafią się wysypywać. I ja wcześniej miałam i tak 3 czy 4 różne VPN na komputerze i na telefonie. Problem był tylko taki, że w wielu miejscach jeden działał, a drugi nie. I w pewnym momencie zameldowałam się w takim hotelu, w którym żaden z moich dotychczasowych VPN-ów nie chciał działać. No i coś trzeba było zrobić, żeby mogła ten film wgrać. Tutaj udało się akurat z VPN-em Surfshark i mega spoko. Od tamtego czasu, czyli od lata, od sierpnia testuję, używam tego VPN-a i jestem z niego jak najbardziej zadowolona, on mi się chyba nigdy nie wysypał jeszcze. Jeżeli na przykład wybieracie się do Chin i chcielibyście korzystać z Facebooka, albo Instagrama, albo YouTube'a, czy oglądać Netflixa, albo ogólnie oglądać na Netflixie na przykład koreańskie dramy, które nie są dostępne w Polsce, to mam dla was kod na dole, link ode mnie z linku, jeżeli wejdziecie, to dostaniecie 84% zniżki i 4 miesiące za darmo, więc myślę, że dobry deal. Zapraszam. A teraz kontynuujemy. Pogoda jest dzisiaj bardzo ładna, świeci słońce, aż mi daje w twarz. Ja też nie wiem, czym jest ta pomarańczowa rzecz w tle. Byłam tu kiedyś z moimi znajomymi, którzy mówili, że zanim tutaj dali monitoring, próbowali się na to wspinać. Jeżeli wiecie, co to takiego może być, dajcie mi znać. Są dwa, jeden tu, drugi tam dalej. Nie da się wejść,
bo widzę, że jest monitoring i to taki dosyć konkretny, więc pewnie nie jeden już próbował. Tylko, wow, no to trzeba uważać. O, jest ten skatepark chyba tu. No jest to skatepark, ale ludzi tak nie za wiele, pewnie dlatego, że jest piątek południe, ludzie są w pracy albo w szkole. Jak ktoś nie jest w pracy i nie jest w szkole, a jeździ na deskorolce, to być może jest tutaj. Ale no, mało tych ludzi. Ja jestem tu, żeby nakręcić jakiś film, więc no, mi się to tak średnio podoba. Ci ludzie pewnie są tutaj po to, żeby jeździć, więc mi się to bardziej podoba. Konflikt interesów nastąpił. Tutaj obok tego skateparku jest jeszcze taki super zagajnik. Nie wiem, nazywałam to zagajnik. Tutaj są tory kolejowe, które nie zostały zresztą zdjęte. I przy tych torach po prostu są ławki. Można tutaj przyjść sobie, posiedzieć i pochillować. Byłam tutaj raz w życiu, półtora roku temu, w lato 2019 ze znajomymi po prostu. Przynieśliśmy w ogóle tutaj taką siatę jedzenia, jakieś rzeczy do picia, nawet głośnik jeden znajomy przyniósł, wiecie, takie, żeby muzykę puszczać po prostu na zewnątrz. Po czym posiedzieliśmy tutaj pół godziny i się zwinęliśmy, bo było tak gorąco, że nie szło tu wytrzymać. Dlatego, no tu jest dużo roślin, więc w lato to tutaj, wiecie, cykady z każdej strony napierdzielają, komary, to wszystko tu wysiedzieć się nie da. Dzisiaj jest fajnie, bo no jest już koniec jesieni, więc jest chłodniej i nie lata tutaj żadne robactwo, ani nie gryzie. A jakie są minusy? Bo wiecie, fajnie się jeździ, jest gdzie jeździć. I na pewno są minusy takiego urządzenia. Pierwsza rzecz to oczywiście cena, to jest droga zabawa, to nie ma co w ogóle porównywać ze zwykłą deską. Druga rzecz to jest oczywiście to, że to, no to nie jest bezpieczna zabawa, jakaś super bezpieczna, tak? Dlatego to wszystkie ochraniacze i dlatego ja jeżdżę w kasku. Bo wiecie, sekunda, zagapicie się i... Otóż to! Tutaj jest takie pokrętło i ono jest bardzo, bardzo czułe. Wystarczy, że zagapicie się na telefon, zagapicie się na przykład jak ja na aparat. Albo nawet na to Osmo Pocket, którym czasami filmuję i... Przypadkiem to przekręcicie i deska wam jedzie, odjeżdża albo zostawiając was po prostu na chodniku i to jest ta lepsza opcja, albo wywalając was na ryj. No. Do tego dochodzą też obostrzenia, w różnych miastach są różne. W Szanghaju na przykład niektóre dzielnice w ogóle nie pozwalają jeździć na deskorolkach i tego typu rzeczach w ogóle w obrębie dzielnic. Xuhui, czyli dzielnica, w której jestem teraz, akurat pozwala i tutaj też jeździłam, mnóstwo ludzi jeździ na deskorolkach, jest mnóstwo ochroniarzy i nikt się nie czepia, więc okej. Ale już kawałek na północ jest Huangpu i tam, ostatnio tam dojechałam, już mi powiedzieli, że w dzielnicy Huangpu na czymś takim jeździć nie wolno. No to jest dosyć spory problem. Kolejna rzecz to jest to, że to jest strasznie ciężkie. To znaczy, jeżeli dojedziecie do jakiegoś momentu i wymyślicie sobie, że na przykład wrócicie metrem. Spokojnie to przewieziecie metrem, przynajmniej tu w Szanghaju, ale to jest tak ciężkie, że idąc z tym pół kilometra będziecie się czuli naprawdę, naprawdę zmęczeni. I no o wiele lepiej na tym jechać, niż to nieść. Strasznie ciężkie to jest. Chciałam to zabrać do Wuhanu, ale stwierdziłam, że bez sensu, jak tak to ma wyglądać, że będę to tylko nosić wszędzie i się męczyć, to nie. Ej. Internet twierdzi, że jeżdżenie na takiej zwykłej desce jest prostsze niż jeżdżenie na desce elektrycznej ze względu na to, że jeżdżąc na tym nie macie kontaktu z podłożem prawie wcale. No, to jest to prawda. Nie mam pojęcia, bo nigdy nie jeździłam na takim nieelektrycznym, zwyczajnym longboardzie. Ja za dzieciaka jeździłam trochę na takiej zwyczajnej deskorolce, znaczy nie na longboardzie, tylko na zwykłej deskorolce. Więc na tym jeździć też jako tako już potrafię. A czy jest trudniej niż na zwykłym longboardzie, to mówię. Ktoś by musiał powiedzieć, kto jeździł na zwykłym longboardzie, a potem przyszedł na to. I to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze jeżdżenie, bo nie naładowałam pilota i po prostu przestała mi ta deska jeździć. Brawo Weronika,
Ja wiem, to jest 100% moja wina, bo deskę ładuję za każdym razem, znaczy po każdej jeździe, pilota nie ładuje po każdej jeździe, no i tak to się skończyło. Zamówiłam samochód, zawiozłam deskę do domu, piję teraz kawę. Dzięki za oglądanie. By the way, w tym filmie pierwszy raz wykorzystałam dronowe quickshoty, bo tam było tak dosyć dużo miejsca i ludzie też się tak nie gapili, nie przeszkadzało tu ludziom. Udało mi się wykorzystać kilka quickshotów, znaczy tych takich automatycznych, nie, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Piszcie, jeżeli macie podobny sprzęt, jakim wy mieliście przygody. Może uda wam się przestrzec mnie przed czymś, ale szpagat już zrobiłam, więc zęby jeszcze mogę zgubić. Link do zniżki jest w opisie. Dzięki za oglądanie i na razie.